Witam Was serdecznie. Z tej strony Karol. Mamy 22 listopada, piątek. Dzisiaj jak co tydzień aktualizacja analizy wykresu Bitcoina. Tydzień temu ekstra omawiałem moje spojrzenie na wartość dolara po objęciu władzy przez Donalda Trumpa, także zachęcam do obejrzenia mojego nagrania sprzed tygodnia. A dzisiaj ekstra będą dwa altcoiny. I tu pewnie część z Was, o kurczę, dlaczego Karol będzie analizował altcoiny? Przecież on nigdy nie analizuje altcoinów. I trochę jest w tym prawdy. Jak ktoś mnie dłużej ogląda, to zna moje zdanie o altcoinach, że nie ma sensu i nie było sensu po prostu analizować wewnętrznych struktur altcoinów. One po prostu były tanio. Uważałem, że była duża promocja, stop loss na zero i po prostu ze stop lossem tak zwanym kapitałowym częściowo inwestuję i nie interesuje mnie, co się dzieje w wewnętrznych strukturach. Jeżeli ma być hossa, to po prostu będzie. No i na dzień dzisiejszy cieszy widok. Cieszy widok, że w końcu te stare altcoiny ruszyły, bo ja głównie zainteresowany byłem tymi altcoinami z większą kapitalizacją, ale z tego względu, że trochę mam brak zaufania do altcoinów z małą kapitalizacją i też są one w większości notowane na giełdach, do których też nie mam zaufania. Dobra, do celu. Dzisiaj zajmiemy się przeanalizowaniem, jak dalej mogą wyglądać wzrosty XRP i AVAXa. Także zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy. Bitcoin. Dzisiaj bardzo prosta analiza. Właściwie nie zmieniło się nic w założeniach, które przedstawiłem tydzień temu. Czyli założenie, że mamy cały czas trwający tutaj lokalny trend wzrostowy nazywany przeze mnie ruchem piątym, bo te spadki były falą czwartą i spodziewaliśmy się, że jeszcze będzie ruch piąty. No i teraz trwa ruch piąty jako lokalny trend wzrostowy. I w tym trendzie wzrostowym ważne jest, aby nie pojawił się tutaj spadek głębszy niż 50% tego tutaj impulsu. Czyli mierząc od tego dołka do aktualnego szczytu, ten szczyt się może za chwilę zmienić, dopóki nie ma spadku głębszego niż 50%, ta przestrzeń jest przeze mnie traktowana jako miejsce do szukania okazji na dalszy handel ku wzrostom. I to właściwie tyle. Jakbym miał spekulować, w jaki sposób mogłyby wyglądać dalsze wzrosty, to spodziewam się, że prędzej czy później pojawi się korekta, która będzie nazywana przeze mnie taką lokalną falą czwartą o znaczeniu niebieskim. Wzrost i później większa fala czwarta w oznaczeniu czwartym i jeszcze jeden wzrost. Więc spodziewam się tutaj co najmniej dwóch okazji takich średnioterminowych na kontynuację wzrostów. Dalej. Dzisiaj będziemy sobie analizować altcoiny i myślę, że warto przyjrzeć się altcoinom pod kątem tego, co jeżeli pojawią się te korekty tutaj. Bo jak już wiecie, często tak jest, że niekoniecznie jak Bitcoin rośnie, to wszystkie altcoiny rosną, ale jak Bitcoin spada, to wszystkie altcoiny spadają. Dostają po tyłku wszystkie równo. Więc spróbujemy sobie popatrzeć na dwa przykładowe altcoiny, XRP i AVAX. XRP z tego względu, że ja go omawiałem dla Was bardzo dawno. Ja bardzo rzadko, tak jak na wstępie mówiłem, bardzo rzadko analizuję i publikuję analizy altcoinów na YouTube. Głównie robię to na grupie. Ale założenie, zresztą możecie odtworzyć sobie to nagranie, ja w nim mówię o tym, dlaczego nie analizuję wewnętrznych struktur, nie robię takich złożonych analiz altcoinów. Bo w skrócie, założenie jest takie, że altcoiny są po prostu tanio. Tanio, założenie ze 100% kapitałowym na zero, kupuję po prostu po promocji i czekam na hossę. Jeżeli ma być hossa, to będzie plan. Jaki przedstawiałem na nadchodzącą hossę na altcoinach, to plan zakładał, że po wzroście 100% wyjmuję wkład własny, zostają darmowe właściwie coiny, już na nich straty nie będzie i czekamy na hossę. Jeżeli będzie hossa, to będziemy się cieszyć. No i dzisiaj cieszymy się. No i przejdę teraz do, może zanim przejdę jeszcze do analiz altcoinów, to jeszcze przedstawię Wam godzinowy interwał. Na godzinowym interwale jeszcze też nie ma oznaki, że się rozpoczyna w ogóle jakokolwiek większa korekta. Na tą chwilę
Mamy ruch wzrostowy, korektę, ruch wzrostowy, więc zakładam, że tutaj się pojawi jakaś lokalna fala czwarta, która no, teoretycznie okazji dla takich fal czwartych, nie wiem czy ona się już rozpoczęła, prawda, ale jeżeli się rozpocznie, to mierząc to w ten sposób, jak ja to zrobiłem, w tej przestrzeni doszukiwałbym się zatrzymania, czyli między poziomem 0,382 a 0,618 doszukiwałbym się dołka potencjalnej fali czwartej przed jeszcze dalej kontynuacją tutaj tego co najmniej lokalnego ruchu. Jeżeli jednak pojawi się spadek głębszy, który wybije ten dołek tutaj, no to zakładam, że faktycznie prawdopodobieństwo wzrosło na to, że może pojawić się większa korekta i będę się na nią przygotowywał, żeby zatrzymywać spadek. Nie jestem zwolennikiem handlu pod prąd, czyli nie będę próbował shortować, ale tu już jak ktoś dłużej ogląda, to doskonale wie. Ja się poruszam cały czas za trendem, dopóki trend trwa. I przechodzimy. XRP jako pierwszy walor. Tanio, drogo, a teraz mamy ruch, który potwierdza, że ten trend spadkowy, który mieliśmy za plecami, został zamieniony na trend wzrostowy. Co to oznacza? To oznacza, że do góry rysują się impulsy, do dołu korekt. Do góry impulsy, do dołu korekt. Zadaniem korekty jest nie wybić tego dołka, a po korekcie zrobić impuls, który zrobi kolejny nowy szczyt. I tego bym się doszukiwał na wszystkich właściwie altcoinach. Zmniejszy interwał może trochę na dzienny. No tutaj zobaczcie, też lokalna fala czwarta. Lokalna fala czwarta i dalszy strzał, prawda? I dopóki ten układ się tu będzie utrzymywał i będziemy robić dalsze rozszerzenia, to ja spodziewam się, że ten ruch wzrostowy, mierząc to od tego dołka, do aktualnego szczytu, czyli jeżeli ten szczyt będzie pokonywany i będzie gdzieś wyżej, to spodziewam się, że prędzej czy później przyjdzie korekta, która zniesie cały ten wzrost o co najmniej 3,82 zniesienia Fibonacciego, nie głębiej niż 0,5. Co mam na myśli nie głębiej? Nie głębiej to znaczy, że chciałbym zobaczyć cenę, która minimalnie zaliczy poziom 3,82, a 0,5 jest ostatnim wsparciem i nie chciałbym, żeby się cena zamykała pod poziomem 0,5. Często tak jest, że, bo tu była lokalna fala czwarta, tu było, no już nieważne, tu była lokalna fala czwarta. Spodziewam się, że fala czwarta wyższego rzędu, ona się będzie mniej więcej zbiegać z tą właśnie falą wewnętrzną. Tak to wygląda teoretycznie. Także kolejnych okazji doszukiwałbym się na tych altcoinie, na tym altcoinie w lokalnej promocji, tak? Przy okazji Dnia Kobiet w marcu, jak robiłem dla Was analizę XRP, to mówiłem o tym, że to jest drogo, to jest tanio. I nawet nie ma sensu tego analizować, jest to po prostu tanio. W ramach tego założenia. Ja się spodziewam, że XRP pokona 2 dolary, a w lokalnym spojrzeniu to samo. Ja się spodziewam korekty i kontynuacji wzrostu. Prosta analiza? Myślę, że bardzo prosta. Kwestia tylko wyszukania sygnału w strefie, zaobserwowania co najmniej trójfalowego ruchu. Dopuszcza się jakąś dłuższą konsolidację nawet w postaci trójkąta, która będzie potwierdzać, że faktycznie można spodziewać się dalszych wzrostów. Kolejny altcoin. AVAX. AVAX też tania, strefa do kupna. Długo żeśmy czekali, bo ja nie kupowałem w tym miejscu, kupowałem później gdzieś w tych okolicach i długo czekałem na to, aż dostanę wzrost co najmniej 100%, żeby wyjąć wkład. Już jestem po wyjęciu wkładu własnego, zrobiło się ekstra wzrost do strefy 1 do 1, a nie spodziewałem się, że uda się aż taki wzrost zrobić na 300%. Ale nie mam tu żadnej większej realizacji poza wyjęciem 100% i czekam na dalsze kontynuacje wzrostu tutaj na tym AVAX-ie. Tego się doszukuję w wewnętrznych strukturach, żeby pohandlować sobie to na tak zwanej dźwigni. Doszukuję się rozpoznania, czy to jest fala trzecia, czy to jest fala C. Jeżeli dostaniemy wzrost, który będzie większy niż 40 dolarów, czyli zobaczymy tutaj kontynuację dynamiki, to będę zakładał, że to jest fala trzecia. W takim wypadku będę próbował szukać po korekcie zakończenia potencjalnej fali czwartej i dołączenia tutaj już na dźwigni na kontynuację wzrostu w pokonanie szczytu.
W dłuższej perspektywie zakładam, że ten szczyt w okolicach 65 dolarów będzie jeszcze pokonany, a zwiększy się prawdopodobieństwo tego, że zostanie pokonany, jeżeli utworzy się tutaj pięciofalowy ruch. Powiedzmy, że jakbyśmy chcieli to skorelować na przykład z Bitcoinem, prawda? Bitcoin będzie robił jakąś lokalną korektę, powiedzmy te oznaczenie niebieskie, będzie robił sobie taką korektę, no to w tej sytuacji zobaczymy tutaj falę czwartą, powiedzmy. Nie? Później Bitcoin zrobi falę piątą i tu zrobimy sobie lokalną falę piątą. Później jak pojawi się na Bitcoinie ta korekta, to ja będę uważał, że AVAX w tym momencie będzie mógł robić falę drugą i dopiero zrobi właściwy ruch wzrostowy. Ok? Na to się przygotowuję. Jeżeli chodzi o handel spotowy, to tak jak mówiłem, dla mnie okres tanio był, a teraz jest okres, który można analizować wewnętrzne struktury i szukać okazji do pohandlowania w trendzie wzrostowym. Bo to wszystko to jest trend spadkowy. A teraz będę próbował handlu na trend wzrostowy. I jeżeli sentyment się nie zmieni, to w przyszłości nie wykluczam nawet pokonania tego szczytu. Czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe, słuchajcie. Kwestia tylko utrzymania tego trendu. Dopóki będzie ten trend tutaj trwał, będziemy handlować dalsze wzrosty. No i postaram się częściej zaglądać do altcoinów przy okazji robienia analiz na YouTube. No już z tego względu, że rynki pokazują, że już chcą rosnąć, że już ten alt season faktycznie się zaczął, że nie są to już tylko memcoiny, że w końcu te grubasy ruszyły. No i dobra, i cieszy. Cieszy na pewno spot, handel spotowy, a zobaczymy, co uda się jeszcze tutaj dodatkowo podziałać w takim handlu już w wewnętrznych strukturach. Dobra, to by było na wszystko dzisiaj. Słyszymy się za tydzień i ja Wam życzę słonecznej pogody. U mnie zapowiada się słonecznie, nawet trochę biało. Taki klimacik bardzo fajny się robi zimowy. Także na jakiś spacerek na świeże powietrze zachęcam. Odpoczywamy od wykresów i spotykamy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.